galerii Profil w Centrum Kultury Zamek, która powstała zresztą przy moim udziale w 24 lata temu. Skąd nazwa? Wymyśliłem sobie w ten sposób, że ponieważ wnętrza były nie tak jak w tej chwili cztery, a były tylko dwa, stosunkowo jak na galerię niewielka przestrzeń, uznałem, że w tych przestrzeniach nie można prezentować twórczości artystów w retrospektywie czy w takim dosyć dużym materiale wystawienniczym. Stąd uznałem, że będziemy pokazywali jakby profil artysty, czyli jego tylko kilka prac, które będą o nim mówiły, a profil jest powiedzmy odpowiednikiem tej jego drogi twórczej. W tej chwili prezentujemy wystawę pod tytułem Szóste Biennale Sztuki i samo Biennale generalnie jest adresowane do członków Związku Polskich Artystów Plastyków. Niemniej jako jeden z największych związków na terenie Wielkopolski uznajemy i ciągle stosujemy się do tej zasady, że działamy na rzecz całego środowiska, nie tylko członków związku. Jest to taki moment, że można pokazać najnowszą czy najnowsze prace, które się realizuje. Ta, którą pokazuję na szóstym Biennale Sztuki, jest z tego roku. I to jest, to daje szansę dialogowania z pozostałymi kolegami wystawiającymi na tej wystawie. No nie ma wielkich zmian w sposobie myślenia poszczególnych artystów. Nie ma wielkich, oczywiście wszyscy artyści poszukują, ciągle poszukują swojej drogi, czy modyfikują tą swoją drogę twórczą, ale wydaje mi się, że poziom jest bardzo, bardzo wysoki. W tej chwili sytuacja jest o tyle korzystniejsza, że od 1 października znieśliśmy bilety i wstęp jest wolny. Także myślę, że ta frekwencja zdecydowanie się w tej chwili poprawi. Oglądanie sztuki współczesnej jest, nie jest łatwe. O wiele prościej jest pracować z dziećmi czy młodzieżą w obszarze sztuki, natomiast dorośli to przychodzą tu głównie ci, którzy się interesują, po to, żeby też wzmocnić albo poszerzyć swoje zainteresowania, albo sztukę traktują jako pewną artoterapię. Również trzeba tu podkreślić dosyć ważną rolę tego typu wystawy zbiorowej, również ze względu na artystów, którzy w proporcji ilość artystów i ilość galerii, niektórzy nie mają szans nigdy zaistnieć publicznie. I dopiero właśnie taka wystawa zbiorowa daje im szansę, że chociaż tą jedną pracą, ale mogą pokazać, że działają, że coś robią. Bardzo się cieszę, że po prostu to Biennale, ta impreza jest tak kontynuowana i jest możliwość zobaczenia prac innych koleżanek i kolegów, artystów, ponieważ tak trudno na co dzień to śledzić, czy w galeriach, czy na innych wystawach w mieście Poznania.